Wielu ludzi próbuje sobie pomóc poprzez uporządkowanie życia. Idą do psychologa, czytają książkę, poradnik, jak sobie poradzić z ogromną ilością stresu. Stosują pewne techniki odprężeniowe, próbują więcej jeździć na rowerze, więcej sportu, więcej wprowadzać więcej harmonii do swojego własnego życia. I to wszystko jest dobre. Ale prawda jest taka, że człowiek nie może ruszyć w swoje życie, dopóki nie uporządkuje swojej przeszłości, dopóki nie wyrzuci tego największego balastu, jakim jest nasza historia, która jest owinięta w grzech nasz osobisty, grzech innych ludzi, ale także nasze lęki i nasze kompleksy. I dlatego ta historia dzisiaj z Księgi Jonasza, mówiąca o tym, że marynarze próbowali uratować statek przed taką nawałnicą, próbowali wyrzucać zbędny balast. Okazało się, że balastem najbardziej poważnym jest sam Jonasz, który nosi rozdarcie duchowe w sobie. I dlatego Jonasz powiedział tak bardzo dosłownie: wyrzućcie mnie za burtę. Wtedy sprawy się rozwiążą. No więc trzeba czasami wyrzucić za burtę ten balast, który jest największy, który nas najbardziej obciąża. I oczywiście tym dobrym miejscem jest konfesjonał, gdzie możemy się wyspowiadać w sposób generalny, ale równocześnie możemy przeżyć modlitwę o uwolnienie, która definitywnie uporządkuje nasze życie. I wtedy ta tafla naszego morza jest łagodna. I wtedy zaczynamy chodzić po wodzie. I wtedy zaczynamy się cieszyć naszym życiem.